Witam Cię serdecznie w kolejnej Kulochłoście. Będę chustała swoje prace sprzed lat. Nie tak wielu. Zobaczymy, co tym razem się będzie działo. A to wszystko zaraz po intro także. Chłosta prac odważnych widzów. Krzysztof, dajesz. Na tych paznokciach skończyliśmy ostatnią chłostę. Zobaczmy, co dalej nas czeka. Fajne paznokcie świąteczne z świętym Mikołajem. Bardzo prostym, że tak powiem. Reniferek z czerwonym nosem, to pamiętam. Folia odbita. No, nawet nie wygląda to źle, że jest tak pomarszczona. Szczerze, bo wszystkie cztery tak są. Co? To nie wygląda na renifera. To wygląda na przestraszonego takiego brązowego tyletu bisia. No bo paznokieć jest wąski i ja powinnam trochę niżej tutaj to proporcje ogarnąć, a Edyta nie ogarniała wtedy proporcji. Ale bardziej mnie martwi kształt ogólnie paznokci, że są takie, no znowu idą do góry, bo są za bardzo wypiłowane po bokach, za mało na wolnym brzegu, jest za mało w ogóle apeksu. Ja nawet nie wiedziałam, co to jest apeks wtedy, więc no nie ma co tutaj się dziwić z drugiej strony. Ten jest okrągły, w ogóle ten sinus tu jest jakiś zjechany. No nie podoba mi się za bardzo kształt, no ale ogólnie nie są złe. A jaki wolny brzeg tutaj cienki. Ciekawe, co się tak stało, że dzieci tak wyszło. Zobaczę, może będą inne zdjęcia. Nie ma. Ale są inne zdobienia świąteczne. Ej, czym ja to robiłam, że tak ładnie to wygląda? Ty, to jest ładne! To jest naprawdę ładne. To też jest ładne! Ej, ja wiem, ja pamiętam, chyba tak, dystrybutorka Mr. Milano przywiozła mi kolekcję świąteczną i to była jeden z kolorów. One się jakoś tak fajnie nazywały, jak... Kilka było takich, było srebrno chyba czerwone, tu było czarno-srebrne i tu były drobinki czarne, srebrne i te czarne i srebrne chyba były też większe. Fajnie to wygląda, ej. I te... Kurde, jestem z siebie dumna. Ten kwadrat nawet taki. No jest trochę, jeżeli chodzi o ilość materiału, jest trochę za dużo. Więc no mogłyby wyglądać subtelniej te paznokcie, ale jest to... No siłabym. Nie? Ja też. Ładne. I tutaj srebrnym poprawione. No kurde. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Takich paznokci nie lubię. Jakich? Pamiętasz, jak kiedyś, jak chodziłaś w podstawówce na basen, mieliście zajęcia takie na WF-ie? No. Uczyli was pływać strzałeczką? No. Bierzesz tak ręce i tak płyniesz? No. Tak wyglądają mniej więcej ten paznokieć, ten wygląda tak mniej więcej paznokieć. Geneza tego, czyli ten. W sumie prawie wszystkie. Geneza tego jest bardzo prosta. Ja bardzo chciałam mocno wyszczuplić paznokieć, ale nie pomyślałam o tym, że biorę się do tego od dupy strony. Że robi się to inaczej. Innymi krokami piłowania, że w ogóle coś takiego jak kroki piłowania jest, cała taktyka piłowania. No, nie kumałam, patrzyłam na paznokieć od góry i ja chciałam, żeby był wąski, więc zrżnęłam te boki. Tak, zdecydowana większość stylistek w tamtym okresie. No i tutaj widać, że jest bardzo gruby, wolny brzeg, a tu już przeszłam samą siebie, bo chciałam chyba zalać te drobinki, które, znaczy nie drobinki, to były takie ala małe cekinki, chciałam je zalać, żeby nie wystawały, więc ta podwójna grubość wolnego brzegu. Ale ogólnie mi się podobają te paznokcie. Jest wszystko to, co ta lubi. Się świeci. Czerwień z bielą. Fajnie. No nierówne te wzorki jak pieron. To wszystko farbką było malowane, dlatego jest taka fajna, niby ostra linia, no ale jeszcze nie miałam takiej ogłady w ręce jednak. No, widać to tutaj. No ten za krótki. Standardowy. Środkowy za krótki. Ale tylko w jednej dłoni. Nie? Ja i tak jestem zawiedziony. Dawaj dalej. Czekam coś grubego, Edyta. Nie, no, nie ma się czego poświęcić. Nie ma na razie, nie? A tutaj druga perspektywa tamtych. Ten reniferek, go skądś znam. A już wtedy malowałam. Patrzcie Państwo. No bo to jest bardzo popularny wzór. Już od wielu, wielu lat. Tylko tu taki jeszcze sztywny, ale ten w Christmasach już jest taki wyrobiony. Tak, no tu jest trochę... I to jest idealny przykład twojej ewolucji jako stylistki paznokci. No. Ten, taki wiesz, albo taki napompowany i taki gruby, że wszystko jest jedno. Taki... Karku. Tak. A ten w kusie Christmas już jest taki wiesz, estetyczny, profilowany, taki kolumbijska chica. I tutaj te cienkie, ultra cienkie, ostre linie są spowodowane tym, że no... To były farbki po prostu akrylowe, tak? Więc
Gdyby to był żel, to by to wyglądało wiele, wiele, wiele gorzej, wierzcie mi. Lecimy dalej. Tu mamy... O matko. Od czego by tu zacząć w ogóle? Patrzcie, ten środkowy palec i ten środkowy palec. Co wam tu nie gra? Co ci tu nie gra? W ogóle masakra. Tutaj ten też jest bardzo za mocno wyszczuplony w stosunku do reszty. No bo zobaczcie, tutaj wskazujący a serdeczny. Zupełnie inaczej w ogóle wolny brzeg wygląda. To po pierwsze, a po drugie, no ten jest o wiele krótszy, ten wskazujący. No tutaj nie ogarniałam tematu. No skórki w ogóle nietknięte chyba. Grubo w ogóle tu jest tego żelu. Skórki brzydko domalowane, pobrudzone wszystko. No coś się tam podziało. Coś się tam podziało. Nie do końca wiadomo co. No nie jest ta praca estetyczna, chociaż wtedy mi się bardzo podobały. Wszystkie zdjęcia, które tutaj wstawiałam, to były zdjęcia raczej wszystkich prac, albo po prostu tych, które mi się bardzo mocno podobały, ale raczej bym powiedziała, że raczej wszystko wstawiałam. Czy to był ten etap, w którym nawet jak robiłaś, wiesz, coś słabego, to mówiłaś, jaka jestem zajebista, jakie piękne paznokcie robię? A teraz już, znaczy, a teraz... wszystkie były słabe. Znaczy, wiesz, bo często jest tak, że na pewnym etapie świadomości, jak coś robisz, to nawet jeśli robisz totalny chłam, no to sobie mówisz, ale jestem w tym dobra. A potem jednak, jak wiesz, im więcej wiesz, tym twoja pewność siebie ma. Tak, ale to jest pewna zasada, której wtedy nie wiedziałam, że coś takiego jest, że człowiek im więcej wie, tym więcej pokory ma, tak? Ja tej pokory nie miałam wtedy. Były takie momenty, w których sobie myślałam, że naprawdę ja to jestem super, nie? Wiesz, czy to są paznokcie? Poznaję dłoń, to jest dłoń mojej lepszej połówki. To jest dłoń Lubej Pawła, Hanny. Ej! A nie, to była folia, ale podobne, nie? Zobaczcie, no, podobny efekt, ale tu jest odbita folia, a tu jest wtarty pyłek. Ci powiem, nawet je kojarzę, bo tu już jest okres, w którym była to moją lubą i pamiętam te paznokcie. Jak drapały po pleckach. Tak. Ej, trzeba Mahani przedłużyć paznokcie w takim razie, żeby znowu drapała po pleckach. To były jej naturalne paznokcie, to na pewno, bo ona tak ładnie umiała sobie zapuścić pod żelem paznokcie. No trochę przesadziłam z wyszczuplaniem z kształtu. Lepiej by było wyszczuplić te paznokcie raczej odpowiednim rozłożeniem masy żelowej, że tu trochę więcej, tu trochę mniej i jest fajnie wąsko, albo delikatnym zaciśnięciem. No ale no, Edyta nie wiedziała. Skórki tak średnio domalowane, norma. Na wolnym brzegu jest za grubo. Ten serdeczny tu jest dużo krótszy. Ej, po raz pierwszy środkowe są za długie od reszty. Ale powiem ci, że mimo wszystko są to takie paznokcie, których bym... Chodziłbyś. No, są ładne. Nosiłbyś. Są naprawdę ładne. Jakbyś był kobietą, oczywiście. Tak. Fajne, estetyczne, no. I brokaty, no myśmy lubiły z Hanią ten kolor, no po prostu. No. No bo to moja siostra, oczywiście. No nic, no mało do chłostania, za bardzo tutaj tak... Dajcie więcej mięsa. Nie, no ładne są, co ty chcesz. W którym miejscu są ładne? Nie, są fajne, tylko dzisiaj zrobiłabym to inaczej, bo ten wolny brzeg jest strasznie gruby z tego względu, że ja to robiłam na żelu i go trochę tutaj za dużo dałam i odbiłam folię, bo chciałam zrobić, żeby był fręcz metaliczny. Teraz zrobiłabym to inaczej. Teraz zrobiłabym to tak, że no wtarłabym pyłek, wtarłabym pyłek, bo to cieniej wychodzi, albo po prostu, no coś bym wykombinowała innego. No tutaj strasznie ten fręcz to pogrubił, ze względu na to, że to jest zdobienie biżu, ono jest samo w sobie troszeczkę biżu, tak? Ono jest same w sobie delikatnie wypukłe, więc no tutaj błąd z tej strony, ale ogólnie nie jest źle, no bo przy skórkach to dobrze wygląda. Jest kolor mega cielisty, więc nie widać, że ta nie domalowała. Trochę ta oliwka ścieka. Szczerze? Chciałbym zobaczyć te paznokcie w takim wykonaniu, który mnie zachwyci. No to dajesz. Bo patrząc po tym, patrząc fręcz z biżu, nie potrafię sobie wyobrazić, że może być to ładne. Do odtworzenia damy. Wyzywam cię, Edyta. Może się uda zrobić. Już mam tyle pozapisywanych zdjęć, że po prostu będzie kolejna seria. Tak. Fajne, długie. No mi się tam podobają. Cicho być. Patrz, co jest na kciuku, stary. Z ciekawości, ile ty to robiłaś, takie paznokcie? Bo jednak tu jest dużo takich, wiesz, elementów. Z tą folią wydaje się też trochę badziegania. Wiesz co, były klientki, na które ja byłam przygotowana, że one po prostu zawsze z grubo, jak przyjdą. I na nie po prostu więcej czasu poświęcałam. Co było totalnie nieopłacalne, bo robiłam
takie paznokcie, nie pamiętam czy akurat te konkretnie, ale wiele z paznokci robiłam po prostu w czasie, gdybym zrobiła dwie albo trzy inne klientki na jeden kolor, nie? A nie pobierałam nic za zdobienia, więc to było totalnie nieopłacalne. No. Trochę głupie. No ale co zrobić? Bardzo głupie, ale... Trening był, tylko w pewnym momencie powinien ten trening się skończyć i zacząć, powinnam od przerobienia sobie cennika, tak? No ale trudno. Wcale nie miałam żadnej wiedzy biznesowej, dopiero to się zaczęło, kiedy no, Longlearn wkroczył w akcję. Teraz Longlearn, a wcześniej to był po prostu Przemek. Jakbyś miała to teraz książkę Celuj Wartość wtedy, w tym czasie, to byśmy chyba raczej nie rozmawiali, bo byś teraz gdzieś jechała w swoim złotym Lamborghini. Mieć książkę to jedno. Przeczytać książkę to drugie. Zastosować. A mieć, przeczytać i zastosować w praktyce to jest zupełnie coś innego. Bo co z tego, że masz 100 książek przeczytanych, jak nie zastosowałeś tego w praktyce? Wiecie, ile ludzi czyta książki, sobie myśli, jak to nie są mądrzy, a nie robią tego, co przeczytali w życiu, nie stosują albo nawet nie sprawdzają tych taktyk. Ale grubaski. Ale dlaczego? Fajnie, bo kolor jest fajny i tutaj podoba mi się ogólnie zamysł paznokci, ale wykonanie trochę tak. Tutaj w ogóle ten serdeczny, a ten jest dwa razy chudszy i dłuższy od tamtego. Matko Święta. Jakieś takie grubaski. Dlaczego? Ale doszedłem do wniosku, że gdyby nie ta oliwka, to większość tych stylizacji wymaga naprawdę wygląda na zdjęciu dużo lepiej, bo to jest takie obrzydzające ta oliwka, jakby wiesz, ktoś miał takie... Nie do końca, bo jakbyś tu w ogóle nie było oliwki, Paweł, to by było widać takie dupne odrosty. Ale wiesz, chodzi o takie coś po środku, że nie za dużo, tak. Nie za mało, tylko tak idealnie. Odrobinka oliwki wtarta ładnie, ręce umyte przed zrobieniem zdjęcia, no to by była bajka. Teraz no... Ale czatowe paznokcie, ej! Do niedawna nawet takie robiłam. Bo tu są różne kolory folii poodbijane. Zarąbiście to wygląda. Szkoda, że taki, no, paznokcie trochę krzywo opiłowałam i są za grube, ale pomysł nosiłabym. Widać, widowni też się spodobało. 17 lajków. O kurde, jeden komentarz nawet. Piękna, aha, Dominika, no, to były Dominiki paznokcie. No, powiem wam, folia zawsze robi wrażenie. Albo po prostu wtarcie pyłka, albo coś w pyłku, coś, co się świeci. No, to zawsze robi wrażenie. Nie każdy lubi nosić, ale cieszy oko. Cieszy oko, więc fajnie. No trochę tam skórki porozlewałam. Jak zrobimy fajne zdobienie, to często ludzie zwracają uwagę na to, że o, ale fajne zdobienie, a nie patrzą na detale. Ale nie polecam tej taktyki, bo wierzcie mi, to nie prowadzi do daleko. Każda kosa kiedyś trafi na kamerę. Dobrze, znowu reniferek, standardowo folia odbita, czyli biżu. Edyta się musiała dopiero co nauczyć pewnie, bo to jest zawalenie. Może na jakimś pokazie byłam, nie wiem. Ale tak, skazujące, strasznie krótkie według reszty. Tutaj ten serdeczny jest wyjątkowo za długi. Skórki porozlewane w ogóle, niedomalowane, falbanki pozostawiane, ściekająca oliwka, standard. Nierówne kształty. Ale było zdobienie, tu się coś świeci, tam jakiś brokacik, no i wow, wszyscy się cieszą. Ale wydaje mi się, że wszyscy będą się cieszyć, jeśli w tym momencie przejdziesz do chostania innych prac, bo może tam będzie grubiej. Tak. Więc chwila przerwy, a właściwie dla ciebie to będzie mgnienie oka, ja idę do grupy znaleźć odpowiedni post i ostatnią osobę, na której skończyłam poprzedni odcinek chostać. Paweł, gotowy? Gotowy. Mamy. Na tej osobie skończyliśmy ostatnią hostę odważnych widzów, a teraz zaczynamy od Karoliny. To będzie przedłużanie na formie, palec wskazujący naturalnie krzywy. Jeszcze przed twoim kursem jest taki, ale jest taki zamiar. Aha. W bardzo bliskim czasie pozdrawiam ekipę Kulu i czekam na ostrą krytykę. Dobrze. Co by tutaj pochłostać? Może jeszcze z boku? Tak. Za grube wolne brzegi. Ostro za grube. I pofalowane, w ogóle grzbiety każdy inny. Jedne lecą w dół, drugie idą w różnych miejscach. Apeksy masz poustawiane. No, ale nie ma źle. Dobra, tu jest zalane. Najgorsze rzeczy nie robisz, czyli jakby to powiedzieć, uniknęłaś robienia najgorszej rzeczy, czyli wyrzynania boków.
to jest całkiem. No tu jest pozalewane, sinusy nierówne, pod skórkami... Czasem jest spoko, czasem jest pozalewane. Co by tutaj jeszcze? No i są ogólnie zbyt beczułkowate te paznokcie, więc tutaj trzeba byłoby iść... Tutaj po kursie też się nauczysz, na co zwracać uwagę, żeby paznokieć niby naturalnie krzywy wyprostować po prostu, bo tutaj nie ma, tu nie jest źle, tu po prostu nie ma powykrzywianych paliczków, więc tu spokojnie paznokciem możesz nadbudowanym wszystko ogarnąć, więc no. Edyta, tylko potem teraz ważne pytanie, powiedziałeś, że po kursie się tego nauczysz, a potem dziewczyny mi piszą. No, Edyta powiedziała, że po kursie się tego nauczy, ale po jakim? Aha, no tak, na przykład migdał z zaciskaniem. Migdał salonowy z zaciskaniem tunelu, albo kwadrat salonowy, ale tu, jeżeli chcesz migdały, no to migdał. No i w manie hybrydowym także są lekcje teoretyczne, na których podstawie też można ogarnąć oś palca na przykład, więc no. Emilka teraz. Paznokcie wykonuje na sobie, ale też czasami przyjmuje klientki. Tutaj paznokcie przedłużone na formie. Przedłużone na formie, pokaż. Za dużo nie widać, tylko widać, że fajnie pod skórki domalowane, ładnie kolor połysk położony. Okej, w miarę estetycznie jest, w miarę symetrycznie, no ale wydaje mi się, nie umiem tego niestety udowodnić, że mega lecą w dół te paznokcie. Też mam takie wrażenie, jak się Po prostu zawijają się wręcz, ale tutaj tego nie... Mi się wydaje, że albo idą w dół, albo po prostu są tak grube, że wiesz... Albo takie grube, no. Tak, jest taka... Dokładnie. Więc tu, no niestety... O, jest. O, czyli mamy tę drugą opcję, strasznie grube. Tu jest po prostu apex niesamowicie 2 razy podwyższony. I poza tym tutaj po bokach coś się stało, że tak jakby albo żel się ukruszył przy piłowaniu, albo tam nie dożelowałaś przy przedłużaniu, coś. To jest najważniejsze miejsce, strefa stresu. Jeżeli tam mamy jakieś braki, no, może być ciężko. I w brzydkim miejscu może się paznokieć ukruszyć, czy tam złamać. No strasznie gruby. Chociaż wolny brzeg na czubku wygląda estetycznie. Fajnie, tak w miarę. Ale ogólnie całe są dlatego takie masywne, bo są po prostu bardzo dużo tutaj jest masy. No, to by było tyle u Emilki. Zobaczmy dalej Karolinę. No tylko skórki trochę poszarpane, ale ogólnie wolne brzegi. Ogromnie grube. O, jest straszliwie grube. Nie wiem jak w tym drugim. Różne kształty, troszkę nierówne czubki wolnego brzegu, bo tu jest owal, taki bardziej w owal tu idzie, tu już takie totalne migdały idą, więc tutaj tylko nie ma jakichś takich serio do chłosty niczego. Jest ładnie, estetycznie, ja tutaj widzę, no bo ja widzę, tak, ale klientka mało która by się zorientowała, że coś tam jest nie tego z tymi paznokciami i nie jedna stylistka, więc lecimy dalej. Julka. Niestety nie mam zdjęć moich nowszych prac, hybryda wykonana na tonatelnej płytce. No to nie, bo czerwiec mnie nie obchodzi tutaj. Ania. Lekkie przedłużenie, akrylożel. Chociaż w sumie to może być źle, naprawdę. Edyta, trochę głowę wykładasz. I powiem sorry. Ci, musi być fair wobec innych osób. Jest w zasadach napisane, że musi być aktualne zdjęcie. Tak, ale jest jajko niespodzianka, tylko tyle powiem. Takie standardowe jajko niespodzianka. I jesteśmy fair, bo... Tylko tam jedną rzecz powiedziałam. Lekkie przedłużenie akrożelem u Ani. Dobra, skórki nie najgorsze. Fajne nawet. A tutaj te nierówności bardziej bym powiedziała, że są spowodowane tym, że przy tego typu zdobieniu, on w ogóle już to zdobienie jest, widzicie, dookoła takie poszarpone. Takie jest, wypukłe. Więc to chyba bardziej ze zdobienia jest. Tutaj. Trochę za gruby wolny brzeg z tego, co widzę. Ogólnie chyba zdobienie... Chyba kolor po prostu tak mocno pogrubił te paznokcie. Widać tutaj na wolnym brzegu. To szczególnie, że jest ultra gruby, taki masywny wręcz. A szkoda, bo tu fajnie by to wyglądało, gdyby były smuklejsze. Takie smuklejsze, bardziej, jak to powiedzieć, słowo mi uciekło. Szczerze, nie wiem jakie masz na myśli, bo mnie subtelniejsze. Zastanawia jedna inna rzecz. No. Która firanka ci się podobała bardziej? Ta z poprzedniego zdjęcia, czy osoby jeszcze wcześniej? To jest firanka tu? Nie, na poprzednim zdjęciu jest firanka. A osoba, dwie osoby wcześniej też rzuciły zdjęcie trzymające firanki. Tak się zastanawiam, która ładniejsza. Właśnie, jak przeglądam internet i przeglądam grupy paznokciowe, to nie rozumiem fenomenu zdjęcia firanek. Ale grubas!
to nie kolor. Jezus Maria, coś ty tu zrobiła. Bo najpierw masa, potem rzeźba. Ja pierdzielę, ale dobrze, jedną rzecz tutaj uniknęłaś. Przynajmniej nie wyrżnęłaś boków, ale ultra jest za cienko w strefie stresu. Całą grubość dałaś na wolny brzeg, czyli jest taka wielka, tak jakbyś... Do czego by to porównać? O! Położyć deskę i żeby tu wystawała, nie? I żeby deska nie spadła, to musi być tu, gdzie jest podłoże, nie? Grubość. Czyli na łożysku paznokcia. Powiedzmy, że stołem jest łożysko. A ty tą całą grubość prawie masz tutaj na czubeczku stoła, a resztę masz na tej desce. I to jest złamanie gwarantowane prawie. Popatrz, o ile masz za dużo, a gdzie masz za mało? Tu jest za mało. A tu jest za dużo, o tyle. Grubas nieziemski. O kurwa! Widzisz to? Nie, no więc, no dobra, tu już przesadziłam. Ale to wcześniej już narysowałam, o co chodzi. To nie jest analiza, tak? To jest chłosta. Więc grubasy nieziemskie tutaj są. I się zastanawiałam, czy to kolor, czy ten... Ale to jednak ty. To jednak ty. Dobrze, teraz Karolina. Hybrydy robione listopad. Metodą przedłużania bazą na formie. Czyli nie hybrydy, tylko przedłużanie. To nie są już hybrydy. Poniżej wstawiam zdjęcia dodatkowe zdjęcia z bliższej perspektywy. Sorry, ale nie mogłam się powstrzymać. Co to jest? A to nawet ja się powstrzymałem. Ale powiedz na głos. Do puszka, ale szpice. Nie. Krótkie, ale szpice. Dokładnie. Standardowy przykład krótkich, ale szpicy. Tak wyróżnięte, że aż po prostu miło. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to sobie możecie poszukać krótkie, ale szpice. Na YouTubie to będziecie wiedzieć. No, wiele klientek tak sobie życzy, ale trzeba umieć wytłumaczyć klientce, żeby tego nie robić. No. Przez to paznokcie wyglądają jakby szły, jak wyskocznia po prostu do góry. Patrz, oś palca. Tak, no to ale też trochę idzie czubek do góry, dobra. W sensie ostatni paliczek trochę idzie do góry, więc tak nie do końca te osi tutaj idzie wyznaczyć. Może zróbmy bardziej, że ona ta oś idzie tak, o. Bardziej tak bym powiedziała idzie, według linii wzrostu paznokcia. No to według linii wzrostu paznokcia maksymalnie do... Tak powinien iść ten żel, tak? A nie taki wyrżnięty do góry. Więc to jest przez to, że za mocno chcemy wyszczuplić paznokcie naturalne. I tak wyglądają jak takie ząbki, nie? Powstawiane. Tak. Kojarzę się z tymi bajkami, takie, wiesz, takie co, są, jak są dzieci. To dzisiaj oglądaliśmy tą bajkę Klaus i te dzieci miały takie ząbki pojedyncze. To tak właśnie wygląda. O Boże, no, troszeczkę. No, chcemy dobrze, a wychodzi na odwrót. No, to jest dość częste, więc tu nie ma się co, Karolina, przerażać, bo to... Każdy na początku jakiś błąd popełnia, tym popełniasz taki. Chociaż, no niby to fajnie wygląda, nie? Estetycznie, ale jakby popatrzeć na te paznokcie z boku, to... No to przypuszczam, że wszystkie tak będą leciały do góry. Tuż po tym środkowym widać, tak? Że po prostu jest... Tak aż gęsia skórka bierze. Skórek nie widać, czy dobrze obrobiłaś, bo są flesze wszędzie, a tu jest niewyraźne zdjęcie, a tam są flesze, więc tu... To mi się rzuciło najbardziej w oczy. No nad tym trzeba popracować. Ewelina teraz. Już z daleka widać, że grubasy nieziemskie. Przepiłowane za bardzo boki. Dziewczyny prawie widzą. Jeśli wiesz, co znaczy. Pięknie, dziękuję. Aha, głowę znowu. Tak, pan. Tak, tak. Mów po ludzku. Edyta, weź ta łeb. Dobra. Z kamery. Będę bezpośredni. Będę bezpośredni, obiecuję. Kurde, grubaski nieziemskie, no. Za mocno wyszczuplone, a jednocześnie wyrżnięte, bo... A, tu jest wyrżnięty bok, ale tu? No, kurde, od złej strony się wzięłaś za wyszczuplanie. Z grubości trzeba było zejść z wolnego brzegu, wtedy były fajne, by były szczupłe, a nie takie powycinane. Dlatego też, popatrz, z tej strony w miarę piłowałaś, ale tu już przepiłowywałaś boki z tej strony pilnikiem. No to na to trzeba zwrócić uwagę. Przez to optycznie wygląda to, jakby to była beczułka. Wcale niekoniecznie musi być. Tutaj za bardzo, tak? Są poszerzone. No przez to, że ten wolny brzeg tak zjechałaś za mocno. Co zrobić? No bywa. Też tak robiłam. Pora na ostatnią osobę, Edyta. Tak? Tak. Musi być grubo?
będzie grubo. 3 odcinki z rzędu było super tipy. Teraz ci nie każę dawać sobie super tipa. Teraz. Dziękuję. Ale teraz proszę, żebyś była teraz, wiesz, pokazała taki, szarżujesz, taki, wiesz, agresywny analizator, no, katalizator. Jeżeli będzie to sprawiedliwe, to tak, bo jak będzie fajnie, no to nie, no, bez sensu. Zobaczmy. Kornelia, w tobie nadzieja, że coś zmaściłaś. Hybryda przedłużane po 3-miesięcznej przerwie spowodowanej uczuleniem uczy się w domu sama. Czy to nie jest ten moment, żeby właśnie udać się na szkolenie, jeśli spowodowało się uczy się uczulenie. W domu sama, no to nie wiem. Aha, bo może po prostu... Ale jak się uczysz? I uczulenie? I to nikt ci nie powiedział, jak uniknąć uczulenia? Na teraz szkoleniu pytanie, chyba, co znaczy uczysz się sama? Bo jeśli uczysz się sama od siebie, nie mając wiedzy, no to trochę takie absurdalne. No. Ale mam nadzieję, że uczysz się od kogoś. No tak, już jest po polsku książka dogaszona, więc no to jest po prostu Biblia dla każdej sklizki paznokci. Nie tylko takiej w salonie pracującej. Ale także takiej, która robi paznokcie sobie w domu. To też jesteś stylistką, tak? Co z tego, że tylko sobie robisz? A propos tej książki, to zerknij do opisu. Będzie, nie? Link. Powinien już być. Do zakupienia. Po link. Polsku już jest, już nie ma wymówki, że po angielsku trzeba sobie nie tłumaczyć. Tylko link. Co jeszcze? Tak. A, dobra. A, niespodzianka. Jak ktoś by się chciał, to sobie zerknie. Listopad. Bardzo z daleka zdjęcie i tak... Nie widać. Pikselowa, nieziemska. Nawet nie widać, czy dobrze skórki tutaj nam pomalowałaś. No szkoda. Tutaj zdjęcie zmaściło chłostę grubą. A chciałam tak, chciałam być ostra, ale no nie. Nie było takiego pierdzielnięcia na koniec. No nie. No nie. Trudno. Trudno. W każdym razie może się trafią takie perełki, wiecie, że... No to o to chodzi w tych chłostach, że ja mam wam po prostu otworzyć oczy na to, że no coś jest nie tak. Ewentualnie pochwalić, że jest okej. Okay. No. Dobrze mówię? No dobrze tak. Mówię. A w takim razie, jeżeli dobrze mówię, to się z wami żegnam i zapraszam was do oglądania innych też serii, bo też są ciekawe, na kanale YouTube Kulo. A teraz do zobaczyska. Pa, pa.